Szkoła podstawowa nr 9 w Lesznie skończyła 60 lat. Na jej urodzinowym festynie bawiły się całe rodziny, uczniowie z rodzicami i dziadkami, z których wielu to absolwenci dziewiątki. Było mnóstwo atrakcji, nie zabrakło też wspomnień i wzruszeń, a także spotkań po latach. Moda na park pod takim hasłem Leszczyńskie Stowarzyszenie Handlowców Starówka oraz Wydział Promocji Miasta Leszna promowali nie jedną, a dwie rzeczy: lokalne sklepy odzieżowe oraz zrewitalizowany park Kościuszki. Mieszkańcy i pracownicy okolic ulicy Królowej Jadwigi Wróblewskiego i Dąbrowskiego w Lesznie muszą przygotować się na uciążliwy, wielogodzinny hałas. Wykonawca robót przy Galerii Goplana będzie wylewał i zacierał beton. Leszczyński Bank Żywności udziela pomocy osobom potrzebującym. Dotyczy to także ukraińskich uchodźców. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Lesznie rozpoczęła rekrutację na rok akademicki 2022-2023. Rekrutacja odbywa się online. Podczas absolutoryjnej sesji Rady Miejskiej Śmigla burmistrz Śmigla otrzymała wotum zaufania oraz absolutorium za wykonanie budżetu za 2021 rok. Unijny program Erasmus+ łączy młodych ludzi, pozwala im się zrozumieć i bliżej poznać. Szkoła podstawowa w Śmiglu po raz pierwszy skorzystała z tej możliwości. Zawodnicy z Leszna wygrali z Wiktorią Skarszew 3-2 i znajdują się na pierwszym miejscu w tabeli. Jeśli Polonia 1912 Leszno wygra sobotni mecz z Orłem Mroczeń, awansuje do czwartej ligi. Spotkanie pomiędzy Fogołunią Leszno a Zoo Leszcz GKM Grudziądz zakończyło się wynikiem 47-43 dla Byków, ale nie było to łatwe zwycięstwo. Bonus trafił jednak do Grudziądza.